Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie. Mamy miesiąc maj, więc tak pomyślałam sobie, żeby może porozmawiać o Maryi, bo maj jest miesiącem maryjnym, a też Maria jest wyjątkową osobą w moim życiu. Bardzo się z nią zaprzyjaźniłam i chciałabym Was zachęcić do tego, żebyście Wy również spróbowali nawiązać taką matczyną właśnie relację z Maryją. Chciałabym też się troszkę podzielić z Wami swoim doświadczeniem. Maryja została wybrana na Matkę Pana Boga, mimo że była człowiekiem, osobą, która żyła na ziemi, więc już samo to czyni ją wyjątkową, bo przecież nikt przypadkowy nie mógłby zostać matką samego Boga. Maryja jest dla nas wzorem, dlatego że ona zawsze była poddana woli Bożej. Ona na wszystko się zgadzała, wiedziała, że jeśli będzie czyniła wolę Pana Boga, będzie najszczęśliwsza na świecie. I właśnie jej postawa, takiego głębokiego zawierzenia, jej fiat, jego, że ona się godzi na wszystko, pokazuje nam właśnie, jak my mamy żyć i jaką my mamy prowadzić relację z Panem Bogiem. Dlatego myślę, że ona jest nam wyjątkowo bliska. Ona jest nie tylko Matką Boga, ale również matką nas wszystkich i chciałabym Was zachęcić do tego, byście ją tak właśnie traktowali, jako swoją mamusię. Bo ona została matką nas wszystkich w momencie, kiedy patrzyła na śmierć swojego syna na krzyżu. Bo wtedy właśnie z krzyża Pan Jezus powiedział do Maryi i do Jana, apostoła: oto syn Twój i oto matka Twoja. I właśnie to nie chodziło tylko o to, że Jan od tamtej chwili jest synem Maryi, tylko Jan był utożsamiany, że jest właśnie jak my wszyscy. Maryja wtedy dostała pod opiekę wszystkie dzieci na całym świecie, czyli nas wszystkich. Ona jest taką pośredniczką w naszej relacji z Panem Bogiem. To ona nam pomaga. Ona ma też szczególne względy u Pana Boga, ponieważ poprosiła, pewnie, no na pewno pamiętacie ten fragment z Pisma Świętego, że Maryja prosi Pana Jezusa na weselu w Kanie Galilejskiej, żeby zrobił coś z sytuacją, bo młodym zabrakło wina na weselu. I Pan Jezus czyni cud w zasadzie, tak? Bo nie było tego wina i On przez krótką modlitwę nad wodą uczynił, że stał się cud, że to wino się pojawiło. Więc no, Maryja ma szczególne względy u Boga, jest wybrana, dlatego też my powinniśmy do niej przylgnąć i za jej wstawiennictwem się modlić. Ona nam pomaga, ona nas prowadzi do Pana Boga, ona opiekuje się nami matczyną, matczyną, piękną, czystą miłością. Ona, kiedy jej się zawierzamy, prowadzi nas do swojego Syna, pokazuje nam ścieżkę, którą mamy podążać. Mamy się od niej uczyć tego zawierzenia Panu Bogu, bo wiecie dlaczego? Będziemy najbardziej szczęśliwi wtedy, kiedy będziemy pełnić wolę Pana Boga w swoim życiu. A ona wypełniała wolę Pana Boga w swoim życiu po mistrzowsku. Od samego początku, kiedy została wybrana na Matkę Pana Boga, kiedy przyszedł do niej anioł Gabriel, ona powiedziała: tak, niech mi się stanie według słowa Twego. Ona zawsze mówiła fiat. I ona jest dla nas wzorem mówienia tak Panu Bogu w każdej sytuacji naszego życia i prowadzenia Go do Niego. Dlatego zachęcam Was bardzo, bardzo, bardzo mocno, żeby oddawać się Maryi w ramiona, jako naszej mamusi, żebyśmy do niej przylgnęli, dzielili się swoimi zmartwieniami, smutkami, zapraszali ją do swojej codzienności. Ona nas będzie tak prowadzić, że będziemy szczęśliwi, że będziemy przy niej. I właśnie też w tym momencie chciałabym Wam powiedzieć i zachęcić Was i powiedzieć też trochę o szkaplerzu świętym. Bo szkaplerz święty to jest taka szata Maryi, która bierze nas do swojego łona, przykrywa swoim macierzyńskim płaszczem, troszczy się o nas. W momencie, kiedy zawierzamy się Maryi, ona już nie odpuści, ona już będzie cały czas z nami. Wielu też świętych nosiło szkaplerz święty. Święty, szkaplerz święty, powtarza się, ale wiecie o co chodzi. Wielu świętych nosiło szkaplerz, czyli tą szczególną szatę Maryi.
między innymi święty Jan Paweł II. Dzięki uprzejmości księdza Tomka myślę, że tutaj się pojawi takie zdjęcie papieża, który ma na swojej szyi szkaplerz, leżąc na szpitalnym łóżku po operacji, na którą musiał się udać w związku z tym zamachem. Wielu, wielu świętych oddawało się Matce Bożej. I też, jeśli chodzi o mnie, to Maryja uczyniła naprawdę wiele, wiele cudów i znaków w moim życiu. Jednym z nich to była jej opieka podczas wypadku samochodowego, który miałam ze swoim kolegą. Myśmy wyszli z niego cało, mimo że wypadek cały wyglądał naprawdę groźnie. Mimo wszystko nic nam się nie stało oprócz paru siniaków. Wyszliśmy z tego cało i ja czułam jej obecność, jej opiekę, to, że ona jest, że ona się troszczy i nie pozwoli, by stało mi się coś złego. I też właśnie chciałabym Wam przytoczyć pewien fragment z książki, którą swoją drogą bardzo Wam polecam, księdza Dominika Chmielewskiego. I tutaj ksiądz Dominik pisze o tym, jak siostra Faustyna pisała w swoim dzienniczku o wyjątkowym wstawiennictwu Maryi. Posłuchajcie. Święta Faustyna widziała wyrok nad Józefem Piłsudskim. Widziała, że wyrok zapadł jeden, potępienie. Świadomy wyroku Piłsudski stał bardzo smutny i w tym momencie Faustyna zobaczyła, jak stanęła przy nim Matka Boża, która wstawiła się za nieszczęśnikiem u ojca, który zmienił wyrok na czyściec. Zobaczcie, wyrok zapadł, zdawałoby się nieodwracalny, potępienie, lecz stanęła Maryja i wyprosiła Piłsudskiemu zbawienie. Zobaczcie, jaką Maryja ma moc, jak ona bardzo wstawia się za swoimi dziećmi i nie pozwoli, by dziecko, które się jej zawierza, zostało potępione, żeby stało mu się coś złego. To jest niesamowite, dlatego zachęcam Was naprawdę, szczególnie w tym miesiącu maju. Myślę, że to jest w ogóle wyjątkowy czas, żeby zaprzyjaźnić się z Maryją. Jeżeli nie macie z nią takiej relacji kumpelskiej, to mega Was zachęcam do tego, żebyście to zrobili, bo to jest naprawdę wyjątkowa relacja. To jest taka matczyna miłość, to jest taka radość z nią się przyjaźnić, być blisko. Ona naprawdę prowadzi każdego do ojca, do swojego syna, więc nawet jeśli macie jakąś trudność, żeby się modlić, to poproście ją o wstawiennictwo. Bardzo Was do tego zachęcam. Jak również to, żebyście w każdej sytuacji swojego życia starali się ją naśladować i mówić za nią fiat. Tak mi się stanie. Niech tak się stanie. Taka zgoda z wolą Bożą, bo tylko wtedy będziemy szczęśliwi, kiedy będziemy czynić wolę Pana Boga w swoim życiu. Dlatego codziennie zawierzajcie się Maryi, proście ją o swoje wstawiennictwo. No i mówcie: Totus tuus, Maryjo, cały twój, cała twoja.